Dzień dobry Państwu, Tomasz Sommer, kanał Enczas TV, kanał Tomasz Sommer, kanał Kultura i Polityka oraz kanał Wolność 24, a naszym gościem dzisiejszym jest dr Sławomir Ozdyk, jeden z Państwa ulubionych gości. Dzień dobry Sławku. Dzień dobry, witam serdecznie. Doktor Ozdyk jak zwykle przebywa w Berlinie, no i będzie opowiadał tym razem, jak to się mówiło w tym filmie Barei, Zmiennicy, antycypując, a nie relacjonując to, do czego dojdzie w sobotę. Ma tam mieć miejsce chyba największa w Europie nielegalna demonstracja, co ciekawe, bo demonstracja nielegalna. Ale zanim przejdziemy dyskutować, do dyskusji na ten temat, to serdecznie zapraszam tradycyjnie do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania fundacji Najwyższy Czas. Sławku, no więc mówi się, że ponoć nawet 2 miliony ludzi mogą się pojawić na tej demonstracji. Mówi się, że może pojawić się nawet 3 miliony ludzi, tak? Dlatego, że poprzednia demonstracja miała różne spektrum postrzegania, czyli organizatorzy twierdzili, że było przeszło milion. Media mainstreamowe napisały, że było tylko kilkanaście tysięcy, policja pisała o kilkudziesięciu tysiącach. Także mieliśmy szeroki rozstrzał, jak ja to mówię, na postrzeganie, ile osób w końcu w tej demonstracji brało udział. Jednakże wczoraj władze miasta Berlina zakazały organizacji demonstracji, która miała się nazywać Berlin zaprasza Europę do świętowania wolności i pokoju. Miasto Berlin, nie rząd pani kanclerz Angeli Merkel, tylko miasto Berlin, zakazało tej demonstracji, jak powiedział senator spraw wewnętrznych miasta Berlina, pan Geisel. Zakaz dotyczy tego, że poprzednio uczestnicy tej demonstracji z 1 sierpnia, która nazywała się higienę demo, demonstracją higieniczną, nie przestrzegali obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, czyli nie zachowali 1,5-metrowego odstępu, nie zakrywali ust i nosa. A poza tym witali się, obściskiwali, całowali, śpiewali i tańczyli. Pan Geisel powiedział, że teraz również można przypuszczać, że do takich zachowań będzie dochodzić, wobec czego należy z góry potępić tą demonstrację i ją zakazać. I to też uczyniono. Ale to nie jest ta demonstracja, która ma być w sobotę, bo w sobotę ma być... To jest ta, która ma być w sobotę. Tą zakazano. To ona miała mieć taki tytuł górnolotny i tak dalej, mimo że przecież... Tak, ona miała mieć taki tytuł: Berlin zaprasza Europę do świętowania wolności i pokoju. I w takich wideo, które się rozpowszechniło w sieciach społecznościowych, różnego rodzaju przedstawiciele różnych ruchów społecznych z różnych krajów europejskich mówiły, że przyjeżdżają, tak? Ale nie tylko europejskich, bo będą ludzie z Kanady, z tego co wiem, będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to miała być taka międzynarodowa demonstracja, przewidywano, że będzie naprawdę parę milionów osób i to chyba przeraziło władze Republiki Federalnej, gdyż panu senatorowi Geisel wymsknęło się, iż on nie pozwoli na to, aby Berlin stał się trybuną, jak on to określił, kłamców koronawirusowych. Pan Geisel również powiedział, że oprócz tych kłamców koronawirusowych w tej demonstracji biorą udział i tam wymieniał antyszczepionkowcy, Trzecia Droga, NPD, AfD, czyli ogólnie mówiąc skrajna prawica albo w takiej bardzo radykalnej formie neonaziści, i że państwo niemieckie nie może sobie pozwolić na to, aby ci właśnie neonaziści czy też skrajna prawica wykorzystywała pandemię koronawirusa do własnych celów. I dlatego stricte będzie ta demonstracja zakazana. No tak, no bo tutaj wyjaśnijmy, znaczy wszyscy to oczywiście wiedzą, no ale powiedzmy dla porządku, że demonstracja pod tak
nazwijmy to dziwnym tytułem. Rozumiem, że tam też już ten ezopowy język się wkrada i trzeba zawsze walczyć o pokój, czy tam ten tańczyć o środowisko, czy coś w tym stylu. W każdym razie ta demonstracja miała przede wszystkim wyrazić sprzeciw wobec obostrzeń różnego rodzaju związanych z pandemią koronawirusową, bo to oczywiście nie chodzi o to, że to jest antywirusowa, no trudno, żeby demonstracja była antywirusowa, tylko dotyczy tych wszystkich obostrzeń, maseczek, ekonomicznych tam problemów, które to rodzi. I tutaj, krótko mówiąc, Niemcy w tej poprzedniej demonstracji pokazali, że chyba jako pierwsi tak masowo przeciwko temu występują, no i to miała być teraz powtórka jeszcze silniejsza. Tak. Znaczy to słowo antywirus to jest taka przynośnia, skrót myślowy. Chodzi faktycznie o te obostrzenia związane z działaniami antykoronawirusowymi. W poprzedniej demonstracji mogliśmy zobaczyć na różnego rodzaju banerach, plakatach takie hasło, główne hasło, które brzmi Merkel muss weg, Merkel musi odejść. Też pani kanclerz Angela Merkel przez uczestników tychże demonstracji postrzegana jest jako główne zagrożenie. I teraz miało być to samo. Tamta demonstracja zaskoczyła wszystkich, chyba nawet samych organizatorów, jak i władze Republiki Federalnej, dlatego że było naprawdę dużo osób. Obojętnie, czy było ich 20 tysięcy, 17, jak mówił Der Spiegel, czy 1 300 000, jak mówili organizatorzy, nie ma to najmniejszego znaczenia, było sporo osób. I teraz miała być powtórka. Jak jeden z organizatorów tych demonstracji, przedstawiciel takiego ruchu oddolnego społecznego, który nazywa się Querdenken, czyli ja to określam jako wolnomyśliciela, ale to się niedobrze kojarzy, więc możemy powiedzieć, że myślący inaczej, myślący przeciwko czemuś, Querdenken. Jak on to określił? Dzisiaj, czyli tego 1 sierpnia, dzisiaj widzimy pierwszą falę, która wywoła inne fale. To też była aluzja do tego, że Niemcy, tak jak i Polska, Hiszpania i wszystkie kraje europejskie, oczekują drugiej fali koronawirusa. Zresztą po tamtej demonstracji, na tamtej demonstracji było widać osoby noszące koszulki, na których było napisane Wir sind die zweite Welle, my jesteśmy tą drugą falą. Dlatego ten przedstawiciel Querdenken powiedział, że on widzi tutaj tą pierwszą falę, ale za tą pierwszą falą pójdą następne fale. A jak przychodziliśmy tam z telewizją berlińską, to jeden z uczestników krzyknął do nas: pierwsza fala, druga fala, zawsze fala, czyli erste Welle, zweite Welle, immer Welle. Czyli ludzie zaczęli się już wtedy nabijać z tego, że to nie jest tylko pierwsza, druga fala koronawirusa, tylko będziemy mieli ciągłą falę koronawirusa. Do tego zresztą przed tą demonstracją nawoływała taka pani, która nazywa się Miriam Hoppe, przepraszam, Miriam Hoppe, która jest znaną taką zagorzałą przeciwniczką obostrzeń koronawirusowych, i ona to właśnie mówiła, że jeżeli mieszkańcy Niemiec się nie obudzą, bo jej zdaniem mało jeszcze osób bierze udział w tych demonstracjach antykoronawirusowych, czyli przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa, czy COVID-19, jak zwał, tak zwał. Pani Hoppe mówi, wszyscy muszą się obudzić, gdyż grozi nam totalna maseczkowość, czy to, co już widzimy powoli w Australii, w Nowej Zelandii, czy też w Europie, w Hiszpanii albo w Hadze. Jak Państwo dobrze wiecie, z mediów nie tylko społecznościowych, ale i mainstreamowych, Hiszpania stwierdziła, iż wezwie ona do pomocy w zwalczaniu koronawirusa, wezwie do pomocy wojsko, czyli armię hiszpańską, która ma pomóc policji w zwalczaniu tego zjawiska. Możemy. Tu przepraszam, jeśli przerwę. Armia może tam jeszcze nie działa, ale jak wiemy z doniesień Super Expressu, minister Szumowski już jest w Hiszpanii, wprawdzie na Kanarach i na jachcie, ale może pomóc jakby co. No dobrze, okej. Pan minister Szumowski oczywiście jest w Hiszpanii. No to takie trochę niefortunne z jego strony, że tam sobie do tej Hiszpanii pojechał. Nie wiem, czy to zrobił rozmyśle, czy nie, ale troszeczkę tak jakby przekładając na język literacki, wbił sztylet w plecy PiS-u. Przecież każde takie zachowanie, które jakby
pośrednio potwierdza, że ten koronawirus nie jest wcale taki niebezpieczny, no jakby podważa oficjalną narrację władzy rządzącej. Podobnie jest w Niemczech. Ludzie podkreślają takie na przykład szczegóły jak demontaż, a to już stało się jakiś czas temu, demontaż chyba dwóch czy trzech szpitali w halach targowych berlińskich. Tam w tych halach targowych Berlina Messe zbudowano szpitale polowe, które kosztowały kilkadziesiąt milionów euro i nie przyjęły ani jednego pacjenta. Zresztą to jest tylko taki malutki wyciąg tego, co tu się w mediach społecznościowych, w przeciwieństwie do mediów mainstreamowych, opowiada. Większość ludzi, z którą rozmawiałem podczas tej pierwszej demonstracji, a byłem tam zawodowo, więc byłem przez tych ludzi postrzegany jako ich wróg numer jeden, gdyż każda ekipa telewizyjna, czy też radiowa, czy redakcje prasowe, mainstreamowe są określane w Niemczech przez uczestników tych demonstracji jako tak zwane Lügenpresse, czyli kłamliwa prasa. Kłamliwa prasa, prasa reżimowa, prasa dyktatury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie, którzy mnie tam zaczepiali podczas tej pierwszej demonstracji, pytali się, czy chcę, aby moje dzieci były przymusowo szczepione. To jest takie, ten przymus szczepień jest takim jednym z bardzo wysoko wysuwanych haseł uczestników tychże demonstracji. Ale wróćmy do tej pani Marii Hoppe, do pani Miriam Hoppe, przepraszam, do pani Miriam Hoppe. Ona podnosiła o tym ciągłym noszeniu maseczki, mówi, że jak pozwolimy sobie, to już tej maski nigdy z twarzy nie ściągniemy, mimo tego, że są naprawdę bardzo poważne, że tak powiem, doniesienia, czy też badania uniwersytetów i tak dalej, które mówią, że ta, za przeproszeniem państwa, szmata na twarzy niczego nie zatrzymuje, tak? Że dopiero maski, nie wiem, tam chyba te FPP, czy jak one się tam nazywają, 99-300, one dopiero zatrzymują wirusa, a to, co my nosimy na twarzach, czy te że tak powiem, trochę komediowe zakrycia twarzy, bo widziałem już różnego rodzaju wersje. Tak jak na Twitterze pan poszedł do sklepu i miał maskę poprzecinaną z dziurami. Jak ochroniarz powiedział, że to chyba jest jakiś żart, to on mu odpowiedział, no, że w ustawie nie jest napisane dokładnie, jak ta maska ma wyglądać, więc on na twarzy maskę ma, że z dziurami, mówi, jaki koronawirus, taka maska. No więc różne rzeczy już tutaj również w Berlinie na ulicach widziałem, czy też w Ubanach. My mamy nakaz noszenia masek w sklepach i w komunikacji miejskiej. I uwaga, w komunikacji miejskiej można otrzymać mandat 50 euro w Berlinie, bo to landy się różnią od siebie. I ten mandat mogą państwo nałożyć osoby kontrolujące, czy posiadacie państwo bilety. Więc przy okazji biletu z automatu możecie dostać państwo mandat za nienoszenie maseczki. Co ta pani Miriam mówi? Pani Miriam jeszcze tak usilnie ciągle podkreśla, że koronawirus jest tylko zasłoną dymną do tego, co się na świecie dzieje. Ona nawiązuje do przez media mainstreamowe określanych jako teorie spiskowe w różnych wypowiedzi, że w cieniu koronawirusa powstaje nowa, teraz uwaga, komunistyczna dyktatura. Pani Miriam Hoppe tą komunistyczną dyktaturę widzi w Niemczech w koalicji dwóch partii. CDU, czyli partii pani kanclerz Angeli Merkel, która zdaniem pani Hoppe już nie jest partią ani chrześcijańską, ani konserwatywną, i w koalicji CDU, w koalicji z Zielonymi, Die Grüne, których nazywa zielonymi komunistami. Zresztą jeden z prominentnych chyba polityków, nie chyba, to na pewno, polityków zielonych, pan Habeck cały czas powtarza, że jest zafascynowany komunizmem, głębokim socjalizmem, więc tutaj pani Hoppe chyba daleko się nie wysunęła w swoich przypuszczeniach. Pani Hoppe mówi, że jeżeli teraz Niemcy się nie obudzą, jeżeli teraz Europa się nie obudzi, jeżeli miliony ludzi na ulicę nie wyjdą, to czeka nas to, co w Australii, Nowej Zelandii, Hiszpanii i uwaga, to co dzieje się w Holandii. Widzicie państwo filmiki na pewno z Hagi, gdzie policja w pełnym rynsztunku pałuje, kolokwialnie powiedziawszy, ale inaczej tego się przekazać nie da,
pałuje starszych ludzi, którzy demonstrują przeciwko opuszczeniom koronawirusowym, czy na przykład są tam bez masek. To są bardzo drastyczne zdjęcia czasami, które przeciwstawiają się temu, co się dzieje w Holandii, kiedy na przykład demonstrują młodzi imigranci, też nowi holenderscy obywatele, którzy idą tabunami przez centrum miasta, paląc wszystko, co na drodze im stanie. Wówczas nie widzimy takich zwartych działań policyjnych, jak widzimy to wobec holenderskich obywateli występujących przeciwko koronawirusowi. Ale wróćmy do Niemiec, wróćmy do pana senatora Geisel, wróćmy do tego, co może się w sobotę wydarzyć. Więc, no właśnie, przepraszam, demonstracje są za... Tak. Tylko jedno pytanie takie, jak prognozujesz, bo ta demonstracja, jak sam powiedziałeś, została zdelegalizowana, czyli nie została zarejestrowana tam gdzieś w jakimś urzędzie czy coś. W związku z czym to będzie demonstracja nielegalna, więc są warianty dwa. Albo Niemcy, tak mówiąc kolokwialnie, oleją kwestię tej legalności i się pojawią, no a wtedy mogą się liczyć z różnymi konsekwencjami. No, jeżeli będzie ich bardzo dużo, typu 2 miliony, no to raczej nikim tam na drodze nie stanie z wiadomych przyczyn, no, ale jeżeli na przykład będzie jakoś tam mniej, no to mogą być różne rzeczy. Już poprzednio mi opowiadałeś o tym, że ci organizatorzy dostali jakieś tam kary, bo wtedy tą demonstrację rozwiązano, jak ona doszła tam do jakiegoś placu, tak? No a może być wariant, czyli po prostu mogą się coś ludzie tego przestraszyć, nie wiem, no zrezygnować i tak dalej. A może być wariant taki, że mimo wszystko z determinacją, jak na Białorusi, bo tutaj wiesz, też jest ciekawe to, że oni mówią odejdź do o Merkel, a tutaj na Białorusi mówią uchadź o Łukaszence, także jest jakaś tutaj solidarność w tej Europie Środkowej. No jak sądzisz, który będzie wariant? Przestraszą się, czy jednak wykażą determinację? Jest. Zahaczyliśmy o kilka tematów. Łukaszenka jest przywoływany również teraz podczas tego zakazu demonstracji, bo wydano zakaz demonstrowania. Demonstracja została zarejestrowana, to się wszystko odbyło, lega artis, wydano zakaz. Oczywiście pan Misia Balwek, czyli te Querdenken, słowami ich adwokata powiedzieli, że będą skarżyć się w sądach o zniesienie tego zakazu, czyli najpierw sąd administracyjny w Berlinie, potem sąd okręgowy, chcą iść aż do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż zdaniem organizatorów ten zakaz jest niezgodny z artykułem 8 Konstytucji, który mówi o wolności zgromadzeń. I artykuł 8 Konstytucji jest w niemieckiej ustawie zasadniczej bardzo wysoko umieszczany. Wolność zgromadzeń. Natomiast pan senator Geisel i władze Berlina powołują się na artykuł 2 Konstytucji, ogólnie mówiący o ochronie zdrowia i życia, i stawiają jakby ochronę zdrowia i życia wyżej niż prawo do zgromadzeń. Czyli ich zdaniem pandemia koronawirusa zagraża zdrowiu i życiu, wobec tego jest to wyższe dobro niż prawo do zgromadzeń. I tutaj będzie spór sądowy, jak jedna z pani Kunas, która jest też jedną z głównych postaci zielonych, już na swoim Twitterze powiedziała, bardzo ciężko, że ona jest ciekawa, w jaki sposób ci Querdenken, czyli ci kłamcy koronawirusowi udowodnią w sądzie, że pandemia koronawirusa i to zgromadzenie tych ludzi nie będzie zagrażała życiu i zdrowiu. To jest jedna sprawa. Wróćmy do pana Łukaszenki. Oczywiście ci organizatorzy tej demonstracji sobotniej, teraz zakazanej, mówią tak, no ale jak to jest? Jak to jest? Ludzie gromadzą się w Mińsku, miliony ludzi niby wychodzi na ulicę, demonstrują przeciwko Łukaszence, mówią Łukaszenka musi odejść i tamte miliony mogą się gromadzić, tamte miliony mogą nie nosić masek, nie ma żadnych odstępów 1,5-metrowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam są wezwania do ustąpienia i tam zakazu tych demonstracji nie ma, czyli że koronawirus zatrzymał się na granicy polsko-białoruskiej. Takie są również ten. Z drugiej strony powtarzałem, halo, ale tak, może być tak, że tam są inne wartości na tych banerach.
Czyli Łukaszenka musi odejść, to jest, bo on jest złym dyktatorem. Natomiast pani kanclerz Merkel, Merkel Musweg jest dobrym przywódcą i ona odejść nie musi. Więc to też się pokazuje jakby w tym, jak to teraz jest. Tam się wzywa do demonstrowania. Media niemieckie wzywają do demonstrowania, do spotykania się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tam się nie mówi nic o koronawirusie. Natomiast tutaj, jak się krytycznie podchodzi do tego koronawirusa, to jest to bardzo złe. Jedna z gazet, taka chyba Zürcher Zeitung, czyli gazeta szwajcarska, napisała, że krytyka państwa to nie obraza majestatu. Praworządność nie jest majestatem, który może odrzucić krytykę jako zniewagę. Szwajcarzy mówią, czy też podkreślają, że zakaz tej demonstracji związany jest z tym, iż ci demonstranci krytykują działania rządu niemieckiego. Większość ludzi podkreśla, że ci, którzy tam na tę ulicę wychodzą, to są głównie przedstawiciele tak zwanego środowiska środka, czyli mali, drobni przedsiębiorcy, właściciele sklepików, ci, którzy pracują w jakichś małych firmach, spółeczkach, czyli ci, którzy oddają najwięcej do budżetu państwa niemieckiego. I że te protesty są protestami związanymi z niezachowaniem proporcjonalności pomiędzy faktycznymi zagrożeniami koronawirusowymi a obostrzeniami zagrażającymi gospodarce niemieckiej. To, że gospodarka niemiecka dołuje, to już wszyscy wiedzą, tego nikomu nie trzeba przekonywać. To widać po zamykaniu kin, restauracji, małych przedsiębiorstw, czyli tych branż gospodarki niemieckiej, które zostały najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa. Czyli na przykład branża eventowa, do której ja należę, która do dzisiaj nie może organizować koncertów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widzieliście państwo to słynne zdjęcie, które Arte niemieckie podało, jak filharmonicy z tymi szczelinami w maseczkach grają na fletach czy na innych instrumentach. Ostatnio widziałem zdjęcie, jakiś Amerykanin wymyślił maseczkę z jakąś rurką, że śpiewacy mogą w maseczkach śpiewać, a nie będzie to wpływało na jakość śpiewu. No, wszystko można, czyli Bareja 2.0 w pełnym otwarciu. Wracając do tego, co się może w tą sobotę stać. Więc tak, mamy zakaz. I teraz, jeżeli sąd, któraś z instancji sądowych, a będą musiały one zająć się tą sprawą w ciągu najbliższych 2 dni, mamy tylko, zostało tylko dzisiaj, jest czwartek, piątek już są zakazy, no czyli chyba powinno się do dzisiaj stać, nie odwoła zakazu, no to co się stanie? No ludzie przyjeżdżają tak czy tak, widzę w mediach społecznościowych, wszyscy mówią, że jadą. Nikt nie odwołuje wyjazdów. Można podejrzewać, nie mówię, że tak się stanie, ale można podejrzewać, że ten zakaz wkurzył tych, którzy byli sympatykami, ale jechać nie chcieli. To też widać na tych czatach, na tych forach, Telegramu i tak dalej. Czyli wkurzył tych, którzy mówili, jesteśmy z wami, ale no nie ruszymy tyłka z naszej kanapy i pojedziemy. Teraz coraz więcej ludzi chce jechać. I co będzie? Pan senator Geisel powiedział, że te demonstracje, w skrócie mówiąc, tak, antykoronawirusowe, są jakby taką platformą do wyniesienia na piedestał organizacji skrajnej prawicy, jak to pan Geisel ich nazywa, nowa prawica, czyli Neue Rechte. Oczywiście słowo prawica w Niemczech, a prawica w Polsce to dwie różne konotacje, więc proszę sobie wyobrazić tylko, że skrajna prawica w Niemczech to tak jak neonaziści. I pan Geisel twierdził, że rząd niemiecki nie pozwoli sobie grać na nosie, nie pozwoli, aby wykorzystywać tą pandemię koronawirusa do głoszenia skrajnie prawicowych manifestów, dlatego zrobi wszystko, aby do takich spontanicznych przemarszów nie dochodziło. I teraz, policja jest na to przygotowana, tak też powiedział pan Geisel, i już ogłoszono, że miejsca, w których miała być ta demonstracja, czyli ja sobie mogę wyobrazić, że to będzie Brandenburger Tor, czy Brama Brandenburska, Reichstag, czyli Bundestag i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to centrum miasta, zostaną zabezpieczone przez policję, zresztą policja to już mówiła, czyli jak oni to określili, Umfangreich, czyli dużym kręgiem zostanie to ogrodzone. Zostawia się takie płotki, które policja ma w nadmiarze w Berlinie, gdyż Berlin, szanowni państwo, w Berlinie dzień bez demonstracji jest dniem straconym.
Tu się demonstruje codziennie. Tu demonstrują wszyscy, tak? Nie wiem, płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, zwolennicy rolek, motocykliści, rolnicy, tak? Tak jak jeżeli mieszka się tak jak ja w centrum Berlina, czasami dostaje się szału, gdyż nie można do domu dojechać, bo wszędzie jakaś demonstracja. Więc pan Geisel stwierdził, pan senator Geisel, senator spraw wewnętrznych stwierdził, że nie. Można demonstrować, ale to nie można, że tak powiem, nie stosować się do obostrzeń koronawirusowych. Notabene demonstracje, dzisiaj podano demonstracje, które były zgłoszone jako kontrdemonstracje do tej demonstracji koronawirusowej, nie zostały zakazane. Bo musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz. Ci wszyscy, którzy idą w demonstracji koronawirusowej, są określani jako skrajna prawica. I przeciwko tej skrajnej prawicy zgłoszono ileś tam kontrdemonstracji. I te kontrdemonstracje, na przykład antifowskie, czy tam te wszystkie inne, czy lewej strony sceny politycznej, nie zostały zakazane, one się odbędą. Natomiast ta demonstracja nie odbędzie się, jeżeli oczywiście sąd nie wyda innego rozmowy. I teraz do czego może dojść? Ja sobie tak to wyobrażam. Ogrodzi się to wszystko, oczywiście jeżeli zakaz nie zostanie zniesiony, no i tam będą stali policjanci za tymi barierkami, ulice się zabezpieczy wozami policyjnymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i przy tym będą gromadzić się ci demonstranci koronawirusowie, jak my to ich nazywamy kolokwialnie. I oni na pewno nie będą mieli ani masek, ani będzie tam odstępu 1,5-metrowego. I pan senator powiedział, że policja będzie bardzo stanowczo reagowała na zaniechania w opostrzeniach związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. Nie wiem, jak sobie to pan Geisel wyobraża, bo jeżeli na przykład między Bramą Brandenburską a Aniołkiem będzie stało kilka milionów ludzi, czy policja tam wejdzie, czy nie wejdzie, nie wiem, zobaczymy. Natomiast inaczej będzie to wyglądało, jak sąd zniesie decyzję o zakazie tej demonstracji i ta demonstracja ruszy. Wówczas będziemy mieli kilka kontrdemonstracji, czy kilkanaście kontrdemonstracji, ale ostatnio było to bardzo... Zresztą policja berlińska jest naprawdę doświadczona w demonstracjach, więc wie, jak to się robi. Oddziela się tych kontrdemonstratów od demonstratów, nie dochodzi do żadnych przepychanek, czy mówiąc kolokwialnie, zadym. Natomiast jeżeli zakaz nie zostanie zniesiony, no to wówczas staną demonstraci koronawirusowi i policja naprzeciwko siebie, jak mieliśmy już poprzednio do czynienia, na przykład na Aleksanderplatz, może do jakichś przepychanek dojść. Tylko że na Aleksanderplatz wtedy było kilka tysięcy ludzi maksymalnie, a teraz może tych ludzi być dużo, dużo, dużo więcej. Są różne scenariusze. Ci, którzy organizują tą demonstrację antykoronawirusową, nie odwołują niczego. Autobusy są wyczarterowane. Ludzie przyjeżdżają nie tylko z całych Niemiec, ale i z zagranicy. W mediach społecznościowych ludzie postują swoje bilety, które kupili na samoloty, pociągi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc nikt nie ma zamiaru nie przyjeżdżać. Wszyscy organizatorzy, QR Denken, również skrajna prawica, bo skrajna prawica też tam będzie, tak? Będzie NPD, będzie Trzecia Droga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będą Reichsbürger. Oni również wzywają do przyjazdu, ba więcej, są wezwania takiej naprawdę skrajnej prawicy, która mówi, wystarczy teraz, już tego dość, jedziemy dzban od ucho dzbana się murwało, będziemy działać, więc policja na to również musi być przygotowana, że może być tam gorąco. Zresztą pani Miriam Hoppe, ona zresztą mówiła, że trzeba uważać, aby nie działo się tak jak w Holandii, gdzie prowokatorzy policyjni byli w środku tłumu pokojowo demonstrujących ludzi i wtedy dochodziło do różnego rodzaju ekscesów. Scenariusze są różne, na wszystko trzeba być przygotowanym, wszystko jest możliwe. No, mówiłeś o różnych ludziach z zagranicy i tutaj warto powiedzieć, że do Berlina udaje się Grzegorz Braun ze swoimi tam, swoją jakąś ekipą, tam jakiś autokar podobno wyczarterowali. Jak sądzisz, co on tam w tym Berlinie będzie robił? Znaczy, z tego co wiemy, to wszyscy chyba o tym wiedzą. Pan Grzegorz Braun ma ugruntowane stanowisko, jeżeli chodzi o to, jak on to określa, plandemię. Zresztą jego książka o tym mówi. Więc pan Grzegorz Braun no, będzie dawał w Berlinie jakiś wywiad, udzieli wywiadu. Spotka się ze swoimi niemieckimi kolegami, którzy również będą na tej demonstracji, ale tak jak mówiłem,
nie planuje się niczego innego niż to, co w tej chwili Państwu powiedziałem, gdyż nie wiemy, co się będzie działo, tak? Oczywiście pan Grzegorz Braun, jeżeli demonstracja będzie zakazana, no nie będzie działał niezgodnie z niemieckim prawem. Zresztą posłowie do Bundestagu, z którymi on się będzie spotykał, również nie będą działali przeciwko prawu niemieckiemu, ale jakiś sygnał, tak jak już do nas dochodzą w tej chwili wypowiedzi prominentych polityków AfD, jakiś sygnał, czyli znak tego, że nie zgadzają się z łamaniem niemieckiej konstytucji, bo wszyscy podkreślałem jedno, iż jest to łamanie niemieckiej konstytucji, złamanie artykułu 8, bo podkreśla się jeszcze jedną rzecz, to musimy sobie też teraz tutaj powiedzieć. Zakaz wydały władze niemieckie. Władze berlińskie, przepraszam. Landy różnią się od siebie różnego rodzaju przepisami związanymi ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. I nie wiem tego na pewno, czy nie jestem prawnikiem, ale tak jak czytam, w tych przepisach antykoronawirusowych berlińskich nie jest, że tak powiem, mocno ugruntowany zakaz zgromadzeń, więc to też ci Querdenken podkreślałem i też będą z tym szli do sądu. Wracając do tematu, tak, Grzegorz Braun będzie w Berlinie, będzie zrobiony jakiś reportaż z tego, co tam się dzieje, będą wywiady, będzie konferencja prasowa, no i potem zobaczymy. No, uważam, że bardzo ciekawym wywiadem będzie wywiad, gdzie pan Grzegorz Braun stoi, nie wiem, pod bramą brandenburską, która jest otoczona jak w 1989 roku policjantami i barierkami. Że teraz nie będą to już policjanci DDR-owscy, tylko policjanci Zjednoczonych Niemiec. Jak ja to mówię, dajmy się zaskoczyć, zobaczymy, co nam życie przyniesie. Wszystko zależy od tego, co zdecyduje niemiecki sąd. I ostatnie pytanie związane z tymi sobotnimi antycypowanymi wydarzeniami w Berlinie. No bo na przykład na Białorusi, jak są teraz te demonstracje, no to cel jest jasny. Tutaj chodzi o to, żeby oddalić Łukaszenkę. Ja wczoraj rozmawiałem z taką mieszkanką Mińska, która mi tam opowiadała, jak to wygląda z ich perspektywy, takich tam ludzi, którzy sobie mieszkają po prostu w Mińsku. No wygląda na to po pierwsze, że tam rzeczywiście te wybory zostały w drastyczny sposób sfałszowane. No i teraz ten Łukaszenka właściwie nie za bardzo też ma jak się wycofać z tego wszystkiego, no bo krótko mówiąc by trafił do więzienia zapewne, albo musiał uciec gdzieś tam na ten do willi pod Moskwę i sobie już tam siedzieć do końca życia z tym synem i karabinem, tak? Natomiast wiadomo mniej więcej, chociaż nie ma przywódców takich jasnych po tej stronie białoruskiej, tej nazwijmy to demokratycznej w cudzysłowie, to przynajmniej wiadomo, jaki jest cel. Czy w tych demonstracjach berlińskich wiadomo, jaki może być, nie wiem, drugi krok? No bo przecież nie chodzi chyba tylko o to, że pod wpływem demonstracji pani Merkel powie na przykład, nie wiem, dobra, to nie noście maseczek i wtedy wszyscy powiedzą, dobra, to już w takim razie więcej do Berlina nie przyjeżdżamy. Pan Misia Balwek, czy też ci inni, którzy są jakby takimi frontmenami tego ruchu antykoronawirusowego, oni podkreślają jedną rzecz. Po pierwsze, chcą, aby rząd niemiecki ustąpił. Chcą powołania rządu przejściowego. Twierdzą, to jest de facto analogiczne żądanie tego białoruskiego. Tak. Twierdzą, że na podstawie doniesień dziennikarzy śledczych włoskich, że mnóstwo rządów i polityków w Europie i na świecie zostało skorumpowanych za sprawą WHO. Oficjalnie były to środki przeznaczone na zwalczanie pandemii koronawirusa, ale co się z tymi środkami do końca stało, tego nikt nie wie. I że ci skorumpowani politycy muszą odejść i muszą ponieść karę. Że to właśnie skorumpowani politycy wprowadzają te obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, a normalni ludzie musieliby być już naprawdę, to są słowa tych organizatorów, debilami, aby nie widzieć tego, co się dzieje. Podkreśla się, że do tej pory
ludzie spotykali się wszędzie, gdzie tylko mogli się spotykać. Były teraz wakacje, ludzie byli na plażach i tak dalej. Nie było jakichś, nie wiem, wybuchów wielkiej epidemii. A tu teraz zbliża się jesień, jest po wakacjach, czyli ludzie już nie będą mocno wkurzeni, bo już będą z powrotem w domach. Mówi się znowu o jakiejś drugiej fali. Zresztą tych takich przykładów jest dużo, dużo więcej, na które ci ludzie się powołują. Zresztą mamy coraz więcej innych wypowiedzi, oprócz wypowiedzi tych ludzi związanych z Querdenken, lekarze na przykład gromadzą się już w Niemczech, mówiąc kolokwialnie, że to jest ściema, a nie pandemia. Prawnicy się gromadzą razem i występują przeciwko rządowi niemieckiemu. Ba więcej, co niektóre media mainstreamowe, co niektórzy mainstreamowi dziennikarze mówią, że no, te działania rządu niemieckiego nie były adekwatne do zagrożenia, jakie ta pandemia miała przynieść. Więc jakieś rysy w tym bloku takim pandemii koronawirusa już widać. Dlatego ten Querdenken, zresztą oni mają tam, obok tego Querdenken powstała taka partia, która nazywa się Widerstand 2020. Oni to nazywają partią, ale tak zasadniczo partia jeszcze, żadna porządna partia polityczna to nie jest. Oni się chwalą, że mają 150 tysięcy już członków, ale tam wystarczyło podpisać deklarację, już się zostawało członkiem tej partii. Partia Widerstand 2020, która chce znieść ten system, który w tej chwili jest. Z drugiej strony wszystkie partie oprócz AfD wspierają działania pana senatora Geisel i wspierają działania Berlina. Więc ta rysa, czy ten rozdźwięk jest po środku. Tak? Z jednej strony mamy CDU, Zielonych, FDP, Die Linke, no to wiadomo, nie? Lewacka partia, a z drugiej strony mamy tylko AfD, która jakby wspiera te działania tej organizacji oddolnej Querdenken. Wszystko zależy od tego, ile ludzi wyjdzie faktycznie na ulicę. To jest jedyny faktor, który może jeszcze do czegoś doprowadzić. Oczywiście on nie doprowadzi do tego, że dzisiaj pani kanclerz Merkel powie, dobra, to nie noście masek, tak na pewno nie będzie. Natomiast w przyszłym roku w Niemczech mamy wybory parlamentarne. No właśnie. Już zaczęła się kampania wyborcza i na przykład pan minister zdrowia, który jest bardzo tutaj znienawidzony przez tych uczestników tych demonstracji, o której teraz mówimy, pan minister Swan, on był gdzieś w jakimś miasteczku niemieckim, chciał wspomóc tam lokalnych polityków CDU w ich akcji związanej z kampanii wyborczej, tak? Tam został wyśmiany, wygwizdany, wykrzyczany i praktycznie słownie zmuszony do tego, aby to spotkanie przedwyborcze opuścił. To, że się gotuje od środka, że gotuje się od dołu, to widać już po poprzedniej demonstracji. Tak jak Państwu mówiłem, byłem jej uczestnikiem i wiedziałem, co się dzieje. I to nie była, czy nie były formy wkurzenia ze strony jakichś tam mitycznych neonazistów, czy jakichś tam napakowanych, łysych gości, takich jak ja, tylko tam artykułowały swoje, delikatnie mówiąc, niezadowolenie panie w wieku 40-50 lat z porządnych niemieckich domów, czyli to, co Państwu wiem, gotuje się w środowisku środka, czyli w społeczeństwie środka, czyli w społeczeństwie tych, którzy ciężko muszą pracować i płacą podatki za tą swoją ciężką pracę. I oni nie za bardzo rozumieją tego, co się dzieje. Natomiast mówi się też w różnego rodzaju opracowaniach, że kto jest zwolennikiem obostrzeń koronawirusowych? No, że zwolennikami obostrzeń koronawirusowych są ci, którzy nigdy w życiu jeszcze nie pracowali lub też są na garnuszku państwa, którzy dostają jakieś tam środki na to. Zresztą podobnie jest w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie właściwie, bo tak jak nasz kolega Leszek z Kanady o tym mówił, podobnie jest w Kanadzie, to oni są głównie tymi, którzy są za tymi obostrzeniami. No i to takie jakby wrzucanie do jednego worka wszystkich antykoronawirusowych demonstrantów, czyli określanie ich wszystkich jako skrajnej prawicy. Na tej demonstracji mamy całą paletę barw. Mamy
antyszczepionkowców, płaskoziemców, zwolenników Mahatmy Gandhiego, zwolenników Martina Luthera Kinga. Mamy skrajną prawicę, trzecią drogę, NPD, Reichsbürger, którzy nie uznają w ogóle państwa niemieckiego. Mamy ludzi, którzy żyją pod flagą LGBT. Mamy partie polityczne AfD. Widziałem zwolenników jogi, gości, którzy tańczyli, śpiewali i grali. Czuć było wszędzie marihuanę, czyli pełna paleta. Te wszystkie osoby są wrzucane do jednego worka, czyli określane jako skrajna prawica, i to doprowadza ich do szału. I to jakby napędza ten antykoronawirusowy ruch. Jeszcze jedną rzecz trzeba podkreślić, również media mainstreamowe, nie wszystkie, ale niektóre, mówią o tym, że no, ta decyzja miasta Berlina nie była za bardzo fortunna, gdyż wzmacnia jak gdyby ten antykoronawirusowy ruch, gdyż stawia ich w pozycji tych, którzy są gnębieni przez, jak oni sami to określają, przez reżim pani kanclerz Angeli Merkel, tak? Czy przez reżim berliński. Mamy tutaj bardzo szeroki rozdźwięk tego, o czym rozmawialiśmy, i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Jak już mówiłem, wszystko zależy od decyzji sądu, czy zniesie ten zakaz, czy też go podtrzyma. No doczekamy na tą decyzję, ty jak rozumiem bardziej w większym napięciu niż ja, no bo ja jestem tylko obserwatorem, a ty jak rozumiem będziesz też na miejscu służbowo też częściowo, tak? Tak, no dzisiaj się już wybieramy, dzisiaj w centrum Berlina, czyli przy niedaleko Zoologische Garten, czy przy tym słynnym dworcu Zoo, tam gdzie państwo, jak ci co byli w Berlinie wiedzą, jest ten... ten rozbudowany kościół, jak to mówię, zburzony kościół. Tak, tak, co tam, gdzie jest... No ty też nie jesteś, ty zawsze mówisz, że ty jesteś Sommer, ale no tak się w Niemczech nie przedstawia, ty jesteś Sommer, tak? Czyli Zoma na przykład, bo ER wymawia się jak A, czyli pan redaktor Zoma, można powiedzieć, a nie Sommer, tylko Soma, tak? Ale to już tak, już zawsze chciałem to powiedzieć, więc to już tak na koniec. Dzisiaj mamy już demonstrację w centrum Berlina, Berlina Zachodniego, jak to się określa. Dzisiaj demonstracje są jeszcze dozwolone. Widziałem tam już mnóstwo policjantów, widziałem też Bundespolizei, gdyż pan senator Geisel powiedział, że policję berlińską będzie wspomagać policja z całych Niemiec, więc widziałem już dzisiaj mnóstwo samochodów, zarówno cywilnych, jak i oficjalnych samochodów policyjnych, na tabliczkach tych Bundespolizei. Wiecie państwo, w Niemczech mamy policję i policję, tą tak jakby Bundes, tak? Bundespolizei. I oni są wszyscy już tam w centrum, są ustawieni. Jesteśmy tam już dzisiaj tak z kamerą telewizji berlińskiej, zobaczymy, co tam się będzie już dzisiaj działo. Tam mają dzisiaj być wystąpienia, różnego rodzaju przemowy, ale dzisiaj to jeszcze jest dozwolone. Natomiast zakazane jest wszystko od jutra do chyba 14, nie, do 6 września, a pan Balwek, Misia Balwek, ten, który jest głównym organizatorem tej demonstracji, powiedział, że oni chcieli teraz, ta demonstracja nie miała się w sobotę skończyć, tylko mieli demonstrować przez 2 tygodnie non-stop. Chcieli też zbudować takie pole namiotowe, czyli taki kamp pod Reichstagiem. To już pan Geisel też powiedział, że absolutnie nie ma o czym dyskutować. Żadnego pola namiotowego pod Reichstagiem nie będzie. Więc zakazano już wszystkich demonstracji od... No nie wszystkich, no bo jak słyszeliśmy, te kontrdemonstracje się mają się odbyć. Zakazano tych demonstracji od teraz 28, czyli od jutra do 6. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy. Antykoronawirusowi demonstracji chcieli demonstrować przez 2 tygodnie. No w Polsce pod Sejmem miasteczko namiotowe ciągle jest. Nie wiem, czy wiesz, sobie tam ci kodziarze cały czas siedzą. Natomiast na sam koniec przenieśmy się na chwilę za ocean, no bo tam też ciekawe rzeczy się działy, więc tak już dosłownie, bo już czas nas goni. Telegraficznym skrócie, jakbyś jako specjalista od takich spraw skomentował 2 wydarzenia. Jedno wydarzenie, no to ten jakby te zachowanie milicji obywatelskich, które zaczynają przejmować rolę policji w niektórych miejscach, i symbolem tych zachowań jest no to, co zdarzyło się z tym młodym chłopakiem, bodajże 16-latkiem, tak? Który tam się... 16-latkiem, tak. Który tam się ostrzeliwał. No a z drugiej strony znowu mieliśmy takie wzmożenie związane z tym, iż postrzelono kolejnego czarnoskórego, znaczy policja postrzeliła czarnoskórego kolejnego, który przeżył tym razem szczęśliwie to postrzelenie. No w każdym razie wokół tego znowuż jest wzmożenie tego ruchu BLM. Gdzieś czytałem, że kiedyś przeżył jakiś gość, który dostał 28 kul.
I też przeżył, więc no, nie powinno dziwić, że ten chyba dostał 6, tak? I przeżył. Te dwie rzeczy jakby się ze sobą łączą, zarówno milicja, jak i to postrzelenie. To jest wojna medialna. Jak słucham tutaj mediów mainstreamowych niemieckich, to cały czas się mówiło teraz o tym, że ten szesnastolatek, który na przykład postrzelił tam tego pana, któremu pół ręki wyrwał, że to były pokojowe demonstracje. No, poleciało co prawda parę butelek i kamieni w stronę policjantów, natomiast to są pokojowe demonstracje, a z drugiej strony tworzone ad hoc milicje strzelają do tych pokojowych demonstrantów. Natomiast filmy, które ten 16-latek został oczywiście aresztowany, tam oskarżony, przynajmniej tak się mówi tutaj w mediach niemieckich. Natomiast w mediach społecznościowych widać filmiki, że osoba, która została postrzelona, nie była taką bezbronną, gdyż w ręku trzymała pistolet. Widać też filmiki, jak zaatakowano tego młodego 16-latka. Widać gościa, który biegnie na niego z deskorolką, uderza go tą deskorolką w głowę. Widać film, jak ten gość leży na ziemi, ten 16-latek, i strzela po prostu z pozycji leżącej, pół tutaj przedramienia, nie przedramienia, pół tutaj ramienia odstrzelił tamtemu osobnikowi. To jest jedna strona. Druga strona mówi o tym, że ten 16-latek specjalnie przyjechał z oddalonej o 2 godziny chyba jazdy miejscowości, aby wziąć udział w rozruchach, że jest zwolennikiem Trumpa. To oczywiście mówi ta lewa strona tej politycznej, że jest zwolennikiem Trumpa, że postował różnego rodzaju zdjęcia z bronią palną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na tą chwilę jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, która z tych dwóch stron ma rację. Natomiast, jak pamiętasz, mówiliśmy już u ciebie o tym, że powoływane są milicje i że jak do tej pory noszą wszyscy broń, ale nikt do siebie nie strzela, teraz zaczynają się już pojawiać strzelaniny, tak? Po dwóch stronach. I to oznacza tylko jedno, że ta wojna pomiędzy prawą a lewą stroną sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych eskaluje i że ona nabiera rozpędu. Tak? Ten pan, który został postrzelony, tam też są różnego rodzaju wypowiedzi, w zależności od tego, która strona co pisze, na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych, czy na Facebooku, tam też są różnego rodzaju opinie o tym, że nie poddawał się, nie działał zgodnie z wezwaniami policji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że miał nóż w ręku. Różnego rodzaju sprawozdania mamy, są różnego rodzaju zdjęcia, które to dokumentują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eskalacja będzie następowała, gdyż jak gdyby przeciwko tym demokratycznym włodarzom tych miejsc, gdzie te, no przecież w Portland to już jest przeszło 90 dni, tam non-stop atakują ten budynek Sądu Federalnego, non-stop ci wysłani przez Trumpa urzędnicy, policjanci federalni non-stop odpierają ataki Antify, to jest przecież coś dziwnego, żeby przez 90 dni, no wyobraźcie sobie Państwo teraz, że 90 dni w Warszawie bojówki Antify atakują, nie wiem, jakiś tam obiekt i nikt z tym nic nie robi. Bo ja sobie mogę dobrze to w Warszawie wyobrazić, tak? Akurat w Warszawie to jest możliwe, tak? Że Antifa będzie przez 90 dni strzelał do policjantów i nikt nie będzie z tym fantem robił. Policjanci miejscowi oczywiście już w ogóle tam praktycznie nie biorą tego do siebie i głównie działają tam policjanci federalni czy urzędnicy federalni. Natomiast to będzie dalej eskalowało. No i zobaczymy, kto na tym wygra, tak? No, miejscowi konserwatyści postanowili przyjąć pałeczkę. Pozwala im na to amerykańska konstytucja. Takie milicje są powoływane, jest ich coraz więcej. Problem polega tylko na tym, że w tych dużych demokratycznych miastach, jak ja je to nazywam, to chyba mówi się o Deep State, tak, na nie, czy tam Stanach, no tam troszeczkę ci konserwatyści mają podgórkę. Natomiast na prowincji raczej aż do takich wielkich, kolokwialnie mówiąc, zadym nie dochodzi. Pokazuje się też, że tak jak do tej pory było tylko mienie, po przejściu Antify, tylko mienie społeczne było niszczone, tak teraz dochodzi do podpaleń. Podpalają różnego rodzaju sklepy należące do osób prywatnych. No, spalono ostatnio kilka sklepów, w tym jeden sklep należący do rodziny chyba od 30 lat. Kobieta płakała, bo to cały dorobek ich życia.
bez żadnego powodu. Ona nie była ani zaangażowana w nic politycznie, ani nic przeciwko temu BLM nie robiło. Zresztą to hasło Black Lives Matter jest też wykorzystywane tutaj w tej kwestii demonstracji sobotniej w Berlinie, bo w czerwcu i w lipcu mieliśmy demonstrację Black Lives Matter w Berlinie pod Aniołkiem. Nie był zachowany odstęp 1,5 metrowy, nikt nie nosił masek, ale jak mówią ci antykoronawirusowi demonstranci, hasła na tych banerach i plakatach były całkiem inne, bardziej poprawne politycznie, i może dlatego tamte demonstracje mogły się odbyć, a ta demonstracja odbyć się nie mogła. W najbliższym czasie zobaczymy, w którym kierunku to będzie w Stanach Zjednoczonych szło. Na tą chwilę nie wygląda to tak, iż miałoby się to w jakiś tam samoistniczy, pokojowy sposób zakończyć. No ja tutaj czytałem amerykańskie komentarze do tej sytuacji i wygląda na to, iż prezydent Trump tak troszkę celowo ten ogień pod kotłem podtrzymuje. No bo zaczyna tam powoli odrabiać straty. Pytanie, czy zdąży odrobić je całkowicie, no bo cały czas to jest tam 8%, 7%, a jeśli chodzi o te liczenie tych elektorów, tam wiesz, jest tak, że po prostu z każdego zbierzesz cały stan jakby i wszystkich elektorów, no to cały czas jest do tyłu. Natomiast pojawiły się takie dziwne sytuacje, że na przykład w Nowym Jorku mieszkańcy, zdaje się, mają już dość tej demokratycznej władzy i w Nowym Jorku jakby poparcie dla Trumpa i dla Bidena się zrównoważyło, co jest jakimś takim ewenementem. Bo w tym mieście od wielu, wielu lat kandydat ten republikański nie miał żadnych szans. Więc z jednej strony mamy jakąś taką grę polityczną. Ja myślę, że to wszystko ma spore szanse zakończyć się właśnie na początku listopada, zaraz po tych wyborach prezydenckich. I to troszeczkę bez względu na to, kto wygra, tak? Bo myślę, że zarówno Trump będzie wtedy, jeżeli wygra, to będzie chciał zamknąć sprawę, tak? Nie będzie miał tutaj już jakichś tam ograniczeń w tym zakresie, ale też ci lewacy prawdopodobnie będą chcieli sprawę uporządkować. Więc być może to jest tak, że to po prostu przed nami jeszcze 2 miesiące zabawy, no. To znaczy, że żadna ze stron po wyborach nie pozwoli sobie, aby takie zadymy dalej trwały ze względu na biznes, tak? W tej chwili już firmy wycofują się z terenów objętych rozruchami, już miasta dostają pozwy do sądów, już widać, że gospodarka na tym cierpi, więc nikt sobie na to nie pozwoli. Najprawdopodobniej jest tak, jak mówisz, Trump po prostu pokazuje normalnym, zwykłym mieszkańcom, którzy do tej pory na niego nie głosowali, patrzcie, co się dzieje. No to chyba świadczy też o tym, raczej to był błąd ze strony Black Lives Matter, oni się przerzucili chyba w Portland, tak, w Portland przerzucili się z dzielnic centralnych, takich rządowych, biznesowych na dzielnice mieszkalne. Tam wyszli, zaczęli krzyczeć, że biali mają opuścić swoje mieszkania i oddać je czarnym, bo dorobili się na ich plecach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba to narzędzie, które Trump wykorzystuje bardzo, bardzo mądrze w tej chwili to wykorzystuje do tego, aby przyciągnąć swoich, czy też otrzymać nowych zwolenników. Natomiast ja słyszałem, że ta różnica jest już mniejsza niż 8%. Też tam gdzieś czytałem, że ona już jest dużo, dużo mniejsza niż 8%. Ja widziałem ostatnio takie opracowanie mówiące o 2%, więc chyba to działa. Znaczy na pewno, mamy jedną pewność. Im więcej podpaleń zwykłych sklepów, zwykłego biznesu, im więcej wezwań do oddawania mieszkań czarnym, dopóki oni tylko tam klękali, podnosili rękę do góry w geście marksistowskim, mówiąc tak, czarne życie ma znaczenie, to tam jeszcze w większości nic nie robiło. Natomiast jeżeli w tej chwili przychodzą do ich domów, my home is my castle, i mówią, słuchaj stary, ale twój dziadek dorobił się na plecach czarnego niewolnika, więc wypadł z tego mieszkania, bo ono będzie teraz moje, no to już się zmienia optyka i tutaj chyba ta strategia pana Trumpa jest właściwa. Od strony oczywiście politycznej, tak? Politycznej, Czyli od wyborczej. strony, No tak. ale jak będzie ostatecznie, okaże się za 2 miesiące. Szanowni Państwo, naszym gościem był z samego centrum Berlina dr Sławomir Ozdyk. Także no, oczywiście będziemy obserwować, co się dzieje w sobotę. Jeśli będzie się działo dużo, no to się pozwolę w poniedziałek odezwać do Ciebie, żebyś tam opisał, jak tam Grzegorz Braun. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam
atakował w kajdankach 20 niemieckich. No teraz ma immunitet, no bo jest posłem, no to tam pewnie nie będą do niego podchodzić nawet na wszelki wypadek, bo to. Ja nie wiem, czy oni potrafią przeczytać legitymację poselską pana posła Grzegorza Brauna, tak? Bo jeżeli masz na przykład legitymację prasową polską, no to nic się na nie da, musisz być najpierw akredytowany, tak? Musisz być najpierw akredytowany, więc bieganie z legitymacją prasową polską to za wiele nie daje, trzeba się najpierw akredytować, więc mogę sobie tylko zdawać sprawę, że równie dobrze może być z legitymacją poselską polską, no chyba, że jest w języku angielskim również, no nie wiem. Nie widziałem nigdy, więc się na tym nie znam. Natomiast no zobaczymy. Nie podejrzewam, żeby Grzegorz Bram w awangardzie szturmował pod bramą brandenburską zasieki niemieckiej policji, ale no porozmawiamy sobie na przykład w poniedziałek, czy tam Poniedziałek i zobaczymy, po tym całym zdarzeniu. Na pewno nie będzie to, jeżeli nie sąd nie odwoła zakazu. To na pewno nie będzie to pokojowa demonstracja. To tym bardziej, że pan senator Geisel powiedział wprost, jeżeli ci, co przyjdą, nie będą zachowali 1,5-metrowego odstępu, nie będą nosili masek zakrywających usta i nos, policja niemiecka wkroczy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Sławku, serdecznie dziękuję, a tradycyjnie na koniec zapraszam do subskrybowania naszych kanałów, do wspierania Fundacji Najwyższy Czas oraz skorzystania z ostatnich dni wyprzedaży w naszej księgarni. Przypominam, wyprzedaż do końca sierpnia. Wielkie dzięki Dziękuję. i nie wiem, w poniedziałek tak, o której godzinie mniej więcej jesteś dostępny? Nie. W poniedziałek to jeszcze będą, że jak powiem, będziemy jeszcze w drodze, no bo na niedzielę też były A. demonstracje, więc poniedziałek jeszcze jest taki dniem, kiedy telewizja jeszcze, że jak powiem, przemieszcza się po mieście i sprawdza, czy coś gdzieś się nie dzieje. Czyli To wtorek jest raczej, praca tak? telewizji, więc powiedzmy wstępnie wtorek. Dobra, to będę cię łapał tak jakoś też wcześniej w miarę, bo wiem, że tam popołudniami raczej działasz niż rano. Słuchaj, to wielkie dzięki, będę obserwował tutaj Dziękuję. jednym okiem. Cześć, cześć. Hej.